Przez chwilę nawet rozważałem, czy nie przejechać się konno tutaj, żeby oszczędzić trochę czasu, ale po tempie, jakim chodzą te kucyki, to stwierdzam, że chyba szybciej dojdziemy z buta, niż dojechalibyśmy konno. Cała ta dolina, którą teraz tu idziemy, a wyżyna chyba nawet bym to nazwał, to jest miejscem archeologicznym, właśnie z tym Sasquayeman, i jest miejscem też wpisanym na listę UNESCO, więc jest tutaj wiele obostrzeń, na przykład nie można latać dronem, to pewnie tak jakby to czemukolwiek szkodziło, albo tam dostrzegłem, nie wiem czy kamera to odda jaskinie, ale przewodnik już mówi, że tam już jest zabronione, żeby chodzić, bo to jest tutaj teren chroniony. No i chociaż to trochę jakby komplikuje nasze zwiedzanie, no bo ja do tej jaskini bym się tam chętnie doszedł, zwłaszcza po tym, jak się dowiedziałem, że nie można tam chodzić, bo takie rzeczy smakują najlepiej. Te konie widać zupełnie inne niż nasze. Nasze są o wiele wyższe. To się ostały fragmenty całego systemu tutaj irygacyjnego, nawadniającego tutaj to miejsce. Niestety trzęsienia ziemi zrobiły swoje, zostały tylko jakieś takie marne fragmenty. A też trzeba pamiętać, że to jest preinkaskie, a Inkowie sami przemodelowali to miejsce też. I że tak powiem, no, to co się dało zabrać, to zabrali, postawili, pewnie wykorzystali do innych budowli. Natomiast jakieś fragmenty zostały. A czas już swoje zrobił. Siedzenia dla Inków, no, były dość niskie, takie jak sami Inkowie. Inkowie sobie siadali, mieli nogi na ziemi i mieli te oparcia. Natomiast tutaj w przypadku tego jest jeszcze 50 cm pod ziemią tej konstrukcji, no i oparcia są bardzo wysokie. No ja jestem wysoki, więc te ręce mam wysoko. Wyobraźcie sobie teraz, gdyby usiadł tutaj taki typowy mieszkaniec z gór, który ma 1,40 m, to by musiał siedzieć tak, nie? Dlatego jest teoria, że to są trony stworzone dla osób, które mają więcej niż 3 metry. O, zróbcie to. Teoria gigantów, tak? Tak jest. A może starożytni kosmici? Ja już w ogóle muszę bardzo uważać raz, że na czoło, z którego wczoraj zrywałem sobie płatę skóry. Pielęgnacja skóry na wysokości 4000 metrów. Po obarzeniach słońca, jak zdzierasz, zjadasz. Nie, bez zjadania. Dwa drzwi na nos, który już niemalże mi prawie odpada. Trochę przesadziłem z tym słońcem, dlatego teraz się ciągle pilnuję. Moim sombrero i okularki mam tu schowane, w razie czego mogę się zasłonić. Też ciekawa skała. No ewidentnie jak wapień wygląda. Ale to jest troszeczkę inna rzecz niż to, co tu, a tam... What's the story behind the circle? The people use this element for similar to calendari. For see, one day special. Solstice, the winter, maybe a star, eclipse, I don't know. There are many theories. Główne ofiary składa się tutaj. Jak widzicie, jest to wszystko osmolone przez ogień. I to jest bardzo niemile widziane przez tutejszych właśnie curanderos. Generalnie ogień służy do oczyszczania, no ale tutaj za bardzo ognia nie wolno używać, więc zostawia się na przykład różne rośliny. Po prostu ktoś odymił, zamiast rozpalać ogień, odymił, okadził, położył i to jest jakby tutaj właśnie złożona ofiara. Natomiast ciekawostką jest tutaj to miejsce, bo to też jest oczywiście do składania ofiar, ale według wierzeń to jest portal. I rzeczywiście, tutaj trzeba tak, stanąć tutaj, rozluźnić się, jak przy medytacji, opuścić ręce, rozluźnić się i patrzeć się przez siebie przez kilka minut. I efekt, no, jak człowiek przestaje myśleć, to efekt jest taki, najpierw, że człowiek myśli, że się trochę w głowie kręci, a potem przychodzą wizje. No nie wiem, no ja sam w takie rzeczy do końca nie wierzę, ale przyszedłem tutaj, stanąłem przed chwilą i no wierzcie mi lub nie, ale musiałem wyjść, bo po prostu mi się chciało żygać już po prostu, było mi bardzo niedobrze. Jakby się dało z takiego nacieku na przykład tutaj wziąć przekrój i wtedy zobaczyć, bo można wtedy po naciekach datować i widzieć, ile lat temu ten naciek był, powiedzmy, o centymetr mniejszy. Jeżeli w tamtym miejscu są czarne ślady sadzy, to znaczy, że wtedy już były tutaj prowadzone jakieś rytuały albo przynajmniej palone ogniska. Wyszło słońce, pogoda zmieni się tutaj co parę minut. Teraz idę zobaczyć ruiny tych budynków, które tutaj stoją. Dużo tego nie zostało, ale i tak całkiem spore kamienie. Cholera, takim kurde georadarem tutaj to wszystko przelecieć i zobaczyć, co tu się pod ziemią kryje. Bo jeżeli ta skała jest rzeczywiście... No jest w wapieniu, no inaczej być nie może, ale na pewno ma jakieś wsady wulkaniczne, albo są gdzieś tutaj jakieś stare wulkany, które się przekładają z tymi skałami wapiennymi. No to kurde, tutaj musi być tyle fajnych, ciekawych podziemi. Chociaż teraz jak już na to weszło UNESCO, to podejrzewam, że jest pozamiatane, nikt tu łopaty nie pozwoli wbić, przynajmniej legalnie. Zobaczcie, tutaj chcę wejść na tą piramidę, a to się okazuje, że to są normalnie ładne cegły poukładane, więc kto wie, może kiedyś to było w ogóle jakoś obudowane. No tutaj nawet to trochę pasuje. I nawet chcąc wejść tutaj na górę, zobaczcie, to są normalnie schodki. Natura tego tak nie zrobiła. No jak tu było coś wyrzeźbione, to jest właśnie pierwsze miejsce, z którego
takie coś by zerodowało. Zobaczcie, tam dalej, tam chyba będziemy teraz szli. Tam są całe schody wykute w skałach. Można tam wejść na szczyt. Pewnie wyprujemy płuca, bo przypominam, jesteśmy na wysokości no powyżej 3500 metrów. Kolejna malutka grotka. Jakbyśmy się po tych skałach porządnie przeszli, to tutaj też jedna na drugiej dosłownie, ale wszystko takie małe, płytkie albo wypełnione, czy zasypane, nie wiadomo, czy to wtórnie, czy naturalnie. Mi się wydaje, że na podstawie mojej wiedzy zebranej w Międzyrzeckim rejonie umocnionym jestem w stanie tą zagadkę rozwikłać, gdyż tam dostrzegliśmy już, że w miejscach, które są pomalowane farbą, one pięknie odbijają echo i idzie to normalnie na setki metrów, natomiast miejsca, które są zwykłym betonem, porowate, to ten dźwięk zanika w tych porach, przez to ten dźwięk się gorzej rozchodzi w niepomalowanych miejscach. Jak się na przykład zwrócicie teraz uwagę, to tutaj to jest bardzo mało nacieków, a bardzo dużo porów. Tutaj też ten dźwięk może gdzieś uciec, a tutaj jest to trochę bardziej pokolorowane, tutaj nie ma żadnych porów, to jest wszystko gładko wypełnione właśnie tym naciekiem, który tutaj jest. Być może taka jest tego geneza. A te kamienie widzę trochę dopasowane, ale bez zaprawy. Jakościowo jest to wiele gorzej wykonane niż na przykład w całym centrum Cusco, bo tam to w ogóle te kamienie się trzymają bardzo dobrze, a tutaj to tak trochę słabiej. To jest taka ciekawostka, to jeszcze zobaczymy nieraz na naszej podróży, że ludzie mają tutaj taką tendencję do odnajdywania kształtów zwierząt przede wszystkim, w kałach, w górach. Widziałem w dżungli nawet w drzewach, wiesz, taką jakąś postać, którą ktoś tam zobaczył, więc tutaj będzie prawdopodobnie podobne. Tutaj widać pumę. Can you see the eyes? Eyes, the tooth, the tongue, this is the face, the head of the puma. Nie wiem, gdzie tą pumę on widzi, ale jak ktoś z was widzi, to dajcie znak. Widziałeś pumę? No jak. Tak, świnia nie było chyba. W ciągu przesilenia letniego słońce wpada idealnie do tej szczeliny, także nie została ona tu wybrana przypadkowo. To musiało się wreszcie stać. Mikrofon w kamerze odmówił współpracy i postanowił pobawić się z nami w nieme kino. Nie damy się jednak pokonać przez zbuntowane maszyny. Postaram się więc przybliżyć wam wydarzenia z kolejnych minut tego nagrania. O, tu na przykład mamy Adamasa, który w swoim adamasowym stylu rozprawia na temat wyższości pigwy pospolitej nad miechunką brazylijską, wplatając przy okazji pogląd, jakoby pochodzący z Peru miś Paddington miał homoerotyczne skłonności, czego absolutnie nie można powiedzieć o wielkim polskim patriocie, misiu Uszatku. Na koniec wyśmiewa też niski woltaż pitego przez siebie piwa, którym nie opiłby się nawet niskorosły anemik, nie mówiąc już o szerokorosłym Adamasie. Wracając z ruin spotkaliśmy też sympatycznego, leciwego lokalsa z krosnem, który na naszych oczach mozolnie tworzył przepiękne tkaniny. Ten rodzaj tekstyliów zwany jest aguayo i wśród ludów Quechua oraz Aymara powszechnie używa się ich jako formy wiązanego na plecach worka służącego do noszenia wszelkiej maści produktów rolnych oraz małych dzieci. Ciekawostka dla podróżników. Większość sprzedawców na rynkach zawsze usiłuje wmawiać białym turystom, że produkty, które im oferują, czyli właśnie takie obrusy, ale też na przykład sweterki, poncza i szaliki, wykonane są z futra alpaki. Oczywiście w większości przypadków nie jest to prawda. Jak natomiast sprawdzić, czy nie jesteśmy okłamywani? Ano jest na to sposób. Wystarczy podpalić fragment materiału, na przykład pojedynczą, sterczącą gdzieś niteczkę. Akryl jako tworzywo sztuczne topi się w podobny sposób jak plastik, jak butelka plastikowa. Natomiast wełna pozostawia po sobie charakterystyczny zapach palonych włosów. Większość straganiarzy szybko przyzna się do oszustwa w momencie, kiedy tylko wyjmiemy z kieszeni zapalniczkę w celu wykonania takiego eksperymentu. To właśnie w tym też miejscu zjedliśmy bodajże najtańszy obiad w życiu. Po umyciu rąk w wodzie z dużą domieszką bakterii kałowych i odkażeniu sztućców sokiem z limonki, dostaliśmy posiłek, który mimo swej komicznie niskiej ceny okazał się naprawdę pyszny i, o dziwo, nie wywołał ataku krwawej biegunki u żadnego z biesiadników. To się ceni. Dodatkowy plusik za to, że szef kuchni zrozumiał moją prośbę o danie bezmięsne i nie przyniósł mi pieczonego kurczaka w sosie wołowym. Szanuję to. Na wszelki wypadek zalaliśmy posiłek sporą ilością rumu. To wspomniany już wcześniej sposób Adamasa na zabicie wszelkich pasożytów, które mogą pokiereszować ludzki żołądek.
Im więcej się wleje, tym mniejsza szansa na roztrój. Proste. To prawdopodobnie dlatego Adamas nigdy nie trzeźwieje. Nasz przyjaciel Hamel towarzyszył nam w przechadzce po Sacsayhuaman, czyli legendarnej inkaskiej fortecy, która od 40 lat znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Nazwa forteca przylgnęła do tego miejsca dzięki Hiszpanom, którym zabudowania te kojarzyły się z regularną warownią. W rzeczywistości było to prawdopodobnie miejsce kultu Boga Słońca. To, co szczególnie zaskakuje w Sacsayhuaman, to niebywale precyzyjnie docięte skały, które do dziś budzą podziw wśród uczonych oraz orgazmiczne wręcz reakcje wśród osób wierzących w to, że Inkowie korzystali z pomocy kosmicznych ekip budowlanych. Ale o tym za moment. Twierdza powstała za rządów Inki Pachacuteca, czyli w XV wieku. Chociaż niektórzy archeolodzy podważają te teorie i twierdzą, że budowa rozpoczęła się znacznie wcześniej. To, co najbardziej pobudza wyobraźnię, to oczywiście Adamas, który mimo oddziaływania na niego większej siły grawitacyjnej, na tej wysokości zachowuje się niczym baletnica. Inną rzeczą, na jaką zwraca się uwagę w Sacsayhuaman, są niezwykle precyzyjnie wyszlifowane głazy, o których już wspomniałem. Te pasują do siebie niczym klocki Lego. Największy z nich ma ponad 9 metrów wysokości i waży prawie 400 ton, czyli tyle, ile stara kawiaka. W jaki sposób stosunkowo niewielkim Indianom udało się przetransportować takie ciężary w tak niegościnnym miejscu jak to? Czyli jednak nawet najznakomici budowniczowie zdołaliby przetransportować oraz tak precyzyjnie i równo pociąć twarde skały? No pewnie, że najlepiej wszystko zrzucić na bogów lub przybyszów z mat planety. Ale stojąc przy tych idealnie uformowanych kolosach, nawet największy sceptyk może mieć poważną zagwozdkę. So the ruins on the top are Incas, Incas, yeah. And the walls are Before Inca. No to by się zgadzało, że to nie jest forteca, bo jak zobaczyłem te wszystkie schody pootwierane i w ogóle tam nie ma żadnych jakby cech obronnych, nic z tych rzeczy. Wszystko jest po prostu otwarte. Zresztą tutaj nawet nie wiem, czy cały ten obszar tego wzgórza jest ogrodzony takimi murami, czy na przykład tylko jedna strona. Na narożnikach no to już nie jest kilka ton, tylko raczej kilkadziesiąt. I nie mam zielonego pojęcia, jak można to było tutaj tak ładnie ułożyć i dopasować, zwłaszcza, że one leżą już na jakimś fundamencie, więc można zakładać, że trochę w głąb tutaj tych kamieni też by weszło. Here in this same rock there are a lamp. Maybe do you want to see? This theory is traditional here. Inca yes. People move this stone. Only for one stone, approximately this is 60 or 70 tons, was necessary move for many people. Was necessary pull a push or load of wood. Okay, so what's your theory? How did they move the stone? It's not normal, it's not natural. It's artificial for me. So it's a flow stone, it was made like a concrete. Yes. No i rzeczywiście jest to coś, nad czym można byłoby się w jakiś sposób zastanowić, bo nie widzę żadnej innej możliwości przewalania takich wielkich bloków. Zobaczcie, jakie tam są wielkie kamienie. To już musi być ponad 100 ton. Zresztą ten tutaj też, to jest dość wysoki, 4 metry. Fascynujące to jest. No i zobacz, nawet kamienie na narożniki mają dopasowane. Many theory is about this temple was a tower or house for the sun gods. It's possible in solstice 21 on June in at noon the sun entry for this tower after the gone out the line for different windows. Nic tak nie psuje fanu związanego ze zwiedzaniem jak właśnie to, co tu widzicie. Ja wiem, że ja w sumie należę do tej grupy ludzi, bo też jestem tutaj turystą, też zapłaciłem te 7 dyszek za wstęp i w ogóle, ale jakoś tak jak człowiek zwiedza, nawet takie epickie miejsce jak to, jest tyle ludzi, że trzeba się normalnie rozpychać, to jednak trochę zabija urok takiego podróżowania i zwiedzania i doświadczania tych historycznych miejsc. Tutaj jeszcze znalazłem miejsce, gdzie można sobie te kamienie obejrzeć od drugiej strony. I od środka wcale nie są gorzej spasowane, są spasowane tak samo dobrze. Nie było tutaj widać żadnej drogi na skróty. Co w ogóle jeszcze dzisiaj robimy? Czy już dzisiaj nic nie robimy? Ja bym osobiście już położył lamę, no wszystko się położy. O, jest to kusząca propozycja. Tutaj Janek wyrywa lamę. Z alpaka. I thank you so much too. I hope you enjoy this tour. It's not the last time you see me in Peru. Ah, thank you. Next time I speak better Spanish. Okay. Janek, jaki mamy teraz plan? Jest godzina 16. No, schodzimy do Cusco i wymyślimy, jak opanować świat. Ja dziękuję, ale chętnie popatrzę, jak ty to jesz. To są serducha? Tak, to są serducha, antikuchos. Zobacz, jak pan ma fajnie założoną osłonę na włosy, na czapkę. A.
To ty dużą porcję zamówiłeś, widzę. Ja nie, ja chcę tylko tego. A to nie dla ciebie było. Ile taka przyjemność? 5 złotych. 5 złotych. Za serducho. I ziemniaka. Adam, znowu za tą chodzi jakiś pies. Gigantyczne jest to Cusco. Zobacz, tam do samej góry sięga. Milion mieszkańców, Cusco i okolice, to jest milion mieszkańców. Mówimy o pełnoletnich, bo jeszcze dzieciaki. A dzieciaki nie są jakoś obejmowane w spisach powszednich? Nie. Tu nie ma spisów powszednich, tylko są obowiązkowe wybory. Każdy musi iść na wybory. O, a tak właśnie wyglądają inkaskie psy. One są bardzo przyjemne do tych psów, takie cieplutkie jeszcze. Ale co, smakują czy? Nie, dla alergików, w sensie, że nie mają futra, nie? Znowu jesteśmy na ryneczku, na którym chcemy sobie tylko zrobić zapas owoców i wracamy do hostelu trochę odpocząć. Jutro trzeba jeszcze wcześniej wstać niż dzisiaj. Będziemy znowu jechali kawał drogi, więc trzeba dobrze wypocząć. W tym odcinku to już wszystko. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Cześć i czołem.